Statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego odebrał Tim Robbins za rolę w Rzece Tajemnic. Moja żona też ma taką postawę, więc obok siebie w ciemnym pokoju i zobaczymy, co z tego wyniknie. Związek aktorów przyznał też statuetkę dla całej obsady filmowej. Nagrodę przyznano oczywiście Władcy Pierścieni. Ta nagroda nie odnosi się jedynie do zasług obsady. Myślę, że każdy tutaj zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę jako aktorzy znajdujemy się na czubku ogromnej piramidy talentów. Nie znaczymy nic bez reszty ekipy filmowej. Nagrody Związku Aktorów to ostatnie statuetki przyznawane przed Oscarową galą. Nie ma wątpliwości, że mogą one wpłynąć na ostateczną decyzję jurorów przyznających Oscary. Zazwyczaj to on jest w centrum uwagi. Tym razem jednak to ona grała pierwsze skrzypce. Gwiazda francuskiego kina Emmanuel Senier przyjechała do Polski na premierę swojego najnowszego filmu Pozory i złudzenia. Aktorce towarzyszył mąż Roman Polański. Hello, I'm Emmanuel Senier. Hi to the VIP viewers. Tu te souviens? Dernier soir au Moonside. Dernier soir en enfer, tu disais. Dziewczyna, którą gram, jest bardzo delikatna i urocza. Nie jest bynajmniej postacią dwuznaczną. Nie miała zbyt wiele szczęścia w życiu. Brak jej też nadziei. Pewnie dlatego decyduje się na związek z nieznanym jej facetem. Jednak jego uczucia to wszystko, co posiada. Później losy się komplikują, ulega wypadkowi, ale nadal trwa w tym dość udanym związku. Szybko jednak bajka o Kopciuszku zamienia się w koszmar. Więcej wam nie zdradzę, bo widzowie stracą element zaskoczenia. Ces cicatrices, ces médicaments, c'est quoi? Justement, c'est ça qui est absurde. Mais elle aurait pu vous dire quelque chose, faire une allusion? Non, je l'ai trouvé normal. Zdecydowałam się na tę rolę z kilku powodów. Zagranie osoby niesłyszącej to niecodzienne i fascynujące wyzwanie. To postać złożona, której losy nieustannie się komplikują. Zainteresowały mnie też jej czyny. Moja bohaterka jest ofiarą społeczeństwa, w którym żyje. Widz się z nią identyfikuje, staje po jej stronie. Współczuje jej i kibicuje. To wymarzona rola dla każdego aktora. Je peux avoir accès au dossier de mon accident? Il y a pas eu d'accident, Jean. Vous plaisantez? Pozory i złudzenia to wbrew pozorom bardzo zabawny, rozrywkowy film. Nie jest to kino intelektualne, podczas oglądania którego trzeba cały czas myśleć. Ten film silnie działa na emocje. Oglądanie go to jak przejażdżka kolejką górską. Trzeba mu się poddać, dać się porwać, delektować się nim, ale przede wszystkim nie myśleć zbyt wiele. Nie od dziś wiadomo, że do przeszłości wracać nie warto, a jednak do kart tego kalendarza wrócić musimy. Zawierające zdjęcia roznegliżowanych kobiet nie byłby zapewne niczym nadzwyczajnym, gdyby nie pewien szczegół. Sfotografowane panie to kobiety po 50. Przyświecał im szczytny cel. Dochód ze sprzedaży kalendarza, ponad 600 tysięcy funtów, przeznaczono na walkę z białaczką. Trudno się dziwić, że historią pomysłowych dam szybko zainteresował się przemysł filmowy. Do polskich kin wszedł właśnie obraz Dziewczyny z kalendarza. Nie wiem jak panie, ale osobiście nie przypuszczałam, że brokuły mogą być tak fascynujące. Nasz film oparty jest na prawdziwej historii grupy nadzwyczajnych kobiet, które wiodą bardzo zwyczajne życie. Wpadają na pomysł zebrania pieniędzy na cel związany z tragicznym odejściem męża jednej z nich. Te
Ted, czy mogę to pożyczyć? Zbierzemy pieniądze dla szpitala, by kupić sprzęt w imieniu Johna, pozując do nagiego kalendarza. O nie! Ta opowieść ma w sobie dużo ciepła, którego dzisiaj ludzie bardzo potrzebują. Mówiąc w dużym skrócie, to film o grupie dojrzałych kobiet z Yorkshire, które się rozebrały. Film, który sprawia, że ludzie zaczynają się uśmiechać. Powinno to wyglądać jak klasyczny kalendarz. Dżemy, ciastka i tak dalej. Wszystko, czego ludzie oczekują, za wyjątkiem drobiazgu. Osoby, które to robią, są rozebrane. Na gość w średnim wieku niektórzy widzowie mogą być zniesmaczeni, a mówiąc poważnie, to bardzo ciekawe zjawisko. Jestem w wannie. Piana jest od Diora. Policzą nam za to? Oby nie. Gratulacje. Robimy kalendarz. Helen Mirren, Julie Waters. Dziewczyny z kalendarza. Czy ktoś widzi moje sutki? Przybywa gwiazd wyklutych w Idolu. Do grona nie zawsze zwycięskich, ale z pewnością wygranych uczestników programu dołączyła Ania Dąbrowska. Młodziutka artystka wydała właśnie swój debiutancki krążek zatytułowany Samotność po zmierzchu. A w VIP-ie możecie wygrać płyty i single Ani Dąbrowskiej. Wystarczy, że napiszecie, z kim ostatnio Ania współpracowała.
Odpowiedzi przesyłajcie mailem na adres vip@tv4.pl. I pozostajemy w kręgu muzyki. Jest żywym dowodem na to, że polski rynek muzyczny może być atrakcyjny dla zagranicznych artystów. Były koszykarz z Illinois, zawodowy tancerz Trey, postanowił, że to właśnie w Polsce odbędzie się premiera jego debiutanckiej płyty Unity. Co ciekawe, promujący krążek singiel I Do artysta nagrał w duecie z Kasą. Hi, I'm Trey and this is Veep. I have a new album out, it's called Unity. And I want y'all to listen to it. It's good for the family, good for the kids, it's good for everybody. So y'all get it together. Unity. You know what I'm talking about? Peace. Yo, it's Trey. Sending a shout out to people Illinois. Out in Poland. All over the land, everybody know me. Wiele osób pyta mnie, dlaczego wybrałem Polskę, a dlaczego nie? Macie tu wspaniałych artystów, muzyków. Poza tym to piękne miejsce na ziemi. Przyjechałem tu i od razu wiedziałem, że prędko stąd nie wyjadę. Poznałem tu wielu zdolnych i życzliwych ludzi. Moja twórczość spotkała się z ciepłym przyjęciem. Mam nadzieję, że mój album zrobi furorę i będę mógł nagrywać kolejne projekty. One hand watch the other, how we get things done. See, my nigga's your nigga, my bread is your bread. Well, good does it do us if we both dead? My dog is your dog, my seed is your son. Staram się śpiewać powoli, tak, żeby ludzie mogli mnie zrozumieć. Niektórzy myślą, że to taki oldschoolowy styl, ale to nieprawda. To nowa tendencja, którą chcę lansować. Śpiewam o życiu, o tym, jak widzę niektóre jego aspekty. Piszę też o zabawie, radości i smutku. Te teksty wypływają z mojego wnętrza. Chcę, by ludzie poznali mnie poprzez moją muzykę. Nieważne, czy to Kielce, czy Chicago, wszędzie ludzie żyją tak samo. Nieważny kolor, nieważna rasa, posłuchaj, co ci mówi Kasman. Nieważny, jaki kraj, nieważny system, bo tacy sami jesteśmy wszyscy. Wszystkie teksty na ten krążek napisałem sam. Oczywiście każdy z nich wysłałem do domu, do Stanów. Niektóre od razu czytam siostrze przez telefon. Moja rodzina to moi pierwsi krytycy. Ich opinia jest dla mnie bardzo ważna. Dobry tekst to nie tylko prawidłowy dobór słów, ale i dobry rytm. Słowa muszą płynąć z muzyką, a muzykę pisze dla mnie MC z Krakowa. Większość ludzi, z którymi pracowałem przy tej płycie, to Polacy. Może dlatego ten krążek jest tak wyjątkowy. Do your best, you're your own competition. That he say, she say, squash that shit. Cause when it all boils down, it ain't worth spit. Projects, hood ghetto, one love. But now you got money and a little fame. But don't forget from which you came. And the children speak your name with love, not with hate in their veins. A my mamy dla Was single Treya. Napiszcie tylko, skąd pochodzi artysta. Przypominam nasz mailowy adres vip@tv4.pl. I muzycznych informacji ciąg dalszy. Do Polski przyjechał niemiecki duet Blank & Jones. I choć sami nazywają siebie DJ-ami, to chyba jednak ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością. Zwłaszcza teraz, kiedy ich najnowszy singiel okrzyknięty został przez krytyków mianem zwiastuna nowego stylu muzycznego. Utwór Forest to owoc współpracy Blank & Jones z charyzmatycznym wokalistą formacji The Cure, Robertem Smithem. Cześć, jesteśmy Blank & Jones. And we would like to invite you to see exclusive on TV4 VIP. All about Blank & Jones. Inside our new album Monument, you will listen to everything. So check it out. Find the girl while you can. Nie interesuje nas współpraca z innymi twórcami muzyki klubowej. Wachlarz naszych muzycznych pasji jest ogromny. Zawsze byliśmy wielkimi fanami The Cure. Dlatego zależało nam, żeby pierwszy singiel z naszego nowego krążka różnił się od typowych transowych kompozycji, by miał jakieś charakterystyczne, przebijające brzmienie. Głos Roberta Smitha idealnie się do tego nadawał. Jeszcze bardziej podkręcił tajemniczą, niepokojącą atmosferę utworu. Najbardziej jednak ucieszyło nas, że Robert nie tylko zgodził się współpracować, ale przyjął ten pomysł entuzjastycznie.
Niewykluczone, że to nie koniec naszej współpracy. Robert poprosił nas o zremiksowanie nowego singla The Cure. Zespół wszedł do studia i nagrywa kolejny krążek. Propozycja Roberta to dla nas wielki zaszczyt i dowód uznania. Być może będzie to nasz następny projekt. Nigdy nie należy mówić nigdy, jednak my z zasady skupiamy się na jednorazowej współpracy. Nie ma co na siłę kontynuować czegoś, co było tak wyjątkowe. Zależało nam, by klip do utworu Forest z racji jego niesamowitego brzmienia był jak najbardziej abstrakcyjny. Znaleźliśmy dość tajemnicze miejsce w Anglii, znane jako lustra nad morzem. Te gigantyczne betonowe powierzchnie używane były w czasie II wojny światowej jako system ostrzegający przed nalotami niemieckich bombowców. To były takie ogromne uszy do nasłuchiwania. Wyglądają niesamowicie, dlatego postanowiliśmy wykorzystać je na potrzeby teledysku. Ich atmosfera świetnie pasuje do naszego nowego brzmienia. Po jego wygranej w światowej edycji Idola złośliwi twierdzili, że co jak co, ale jurorzy z pewnością nie byli stronniczy i nie kierowali się wyglądem zewnętrznym uczestników. Norweg Kurt Nielsen przyjechał do Polski, by wziąć udział w festiwalu Top Trendy. Artysta spotkał się też z fanami podczas podpisywania swojego debiutanckiego krążka. Hi, my name is Kurt Nielsen, you're watching VIP. Ten krążek z założenia jest dla wszystkich. Zależało mi, by jego brzmienie było miłe dla każdego ucha. Chciałbym, by moja muzyka jednoczyła ludzi bez względu na wiek. Tworzenie muzyki dla określonych grup, typu nastolatki, dorośli czy ludzie starsi, jest dla mnie niesłychanie sztucznym zjawiskiem. Dobra muzyka nie podlega żadnym podziałom. Nie można określić, dla kogo jest przeznaczona, ani komu się podoba. Mój krążek to, mówiąc żartobliwie, płyta niemal familijna. To porządne piosenki w świetnej aranżacji potrafią wprowadzić w dobry nastrój. Moje największe marzenie jeszcze się nie spełniło. Trzymam je w tajemnicy. Gdybym je wyjawił, przestałoby być tylko moje. Nie porzuciłem mojego starego trybu życia i dawnych pasji, choć oczywiście wiele się w moim życiu zmieniło. Nadal wędkuję, bo to moje największe hobby. Szczególnie teraz przynosi mi ono sporo wytchnienia. To właściwie jedyny moment relaksu. Na rybę zawsze znajdę czas. Popularność nie jest łatwa, ale kontakt z fanami to najpiękniejsza nagroda. Moi słuchacze są dla mnie zawsze na pierwszym miejscu. Staram się o nich dbać. A teraz konkurs, w którym możecie wygrać bilety na koncert Limp Bizkit, który odbędzie się 22 marca w katowickim Spodku. Napiszcie po prostu, za co cenicie Limp Bizkit. Autor najciekawszej odpowiedzi wygra 2 bilety na koncert, a 3 kolejne osoby najnowsze krążki zespołu. Piszcie do nas jak zwykle na adres vip@tv4.pl. A teraz klip, oczywiście Limp Bizkit. What it's like to be the bad man.
sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. To feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. I to już wszystko w tym odcinku. Kolejną porcję informacji ze świata show biznesu przedstawi Wam za tydzień Ewa Olbrychska. Zapraszam i do zobaczenia w kolejnych VIP-ach.